ciężki mecz. Też ciężko nam to będzie pewnie skomentować. Mecz rozpoczął się w pewnie taki sposób, jaki sobie zakładaliśmy. Pojawiły się jakieś szanse, natomiast El Magdoui pięknym strzałem otworzył wynik spotkania i coś tutaj chyba się zmieniło. Oczywiście, ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu. Zdawaliśmy sobie sprawę, jak ważny jest to mecz w kontekście całej tabeli. No, co tu powiedzieć o pierwszej bramce? Nie chcę tutaj szukać żadnych wymówek, ale ja nie dotykam piłki i sędzia pokazuje aut dla przeciwnika, z czego pada bramka i już kolejny raz można powiedzieć, że no, że jesteśmy w cudzysłowie mówiąc oszukani, ale nie skupiałbym się na tym, ponieważ to nie jest, to nie sędziowie grają w piłkę, tylko my. Zdajemy sobie sprawę z tego, co się stało, gdzie jesteśmy. Na pewno jest to bardzo trudna sytuacja, ale nie zwieszamy głów. Czeka nas bardzo ciężki okres przygotowawczy, na pewno bardzo owocny i jestem pewny, że to jeszcze nie jest koniec. Wierzę w tą drużynę i jestem pewny, że jeszcze dużo napsujemy krwi rywalom i powalczymy w drugiej rundzie. Myślę, że tak naprawdę możemy żałować tego, że do przerwy było aż 2-0, bo wykrywaliśmy kilka dobrych okazji. Między innymi ty miałeś tak naprawdę możliwość asystowania przy ciekawej szansie dla Mesnowicza. Tak, to prawda. Mieliśmy swoje sytuacje. Czy to Muri, czy inni zawodnicy. Ja też na pewno mogłem się w paru sytuacjach zachować lepiej dograć. A zachować większy spokój pod bramką, ale no niestety ta piłka nie chce nam ostatnio wpaść do bramki. Ale no, tak jak już mówię, sytuacje są, ale trzeba jeszcze je wykorzystać. Teraz krótka przerwa, natomiast tak jak mówiłeś, no za chwilę startujemy z okresem przygotowawczym na wiosnę, 15 meczów z kalendarza plus jeden zaległy, trzeba będzie zdobyć sporo punktów. Oczywiście, jesteśmy tego świadomi, że popsuliśmy sobie bardzo tą sytuację w tabeli, ale tak jak tutaj przed chwilą powiedziałem, jestem pewny, że wrócimy z czystymi głowami do treningów, z pełni motywacji i chęci wyjścia z tej sytuacji i porozmawiamy tak naprawdę po sezonie, jacy z nas są faceci, czy potrafimy wyjść z tej sytuacji, czy... Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.